Znaczy, wiesz może od ilu lat Polska jest w Unii Europejskiej? Nie przypominam sobie. Inwestycje, które powstały dzięki funduszom europejskim. Tak, te fundusze, te inwestycje są widoczne. Ponieważ jestem zapalonym rowerzystą, więc widzę to w postaci właśnie ścieżek rowerowych, które są świetnie wkomponowane w krajobraz, taki jak nasze jezioro, rzeka Iławka. Jest to połączone z bulwarami dla spacerowiczów. Poza tym amfiteatr, no jeszcze szereg innych, ale tak na szybko to mi nie przychodzi. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy potrafi pan wskazać w naszym mieście inwestycje, które powstały dzięki funduszom europejskim? Dobry. Czy wie pan, jakie święto, w sensie jaką rocznicę obchodzimy 1 maja w tym roku? Wejście do Unii Europejskiej. Dobrze. Co pana zdaniem dało Polsce przyjęcie do Unii Europejskiej? Moim zdaniem dało to rozwój wielu inwestycjom, pomocy w rewitalizowaniu przeróżnych obiektów do użytku publicznego. No i ogólnie pomogło to w realizacji wszelkich inwestycji miejskich, które pomagają ludziom. Bardzo duże korzyści. Rozbudowa tutaj w mieście pewnych rzeczy jak Marina, na przykład w tym miejscu, co my tu jesteśmy, przed dworcem głównym, różne ścieżki rowerowe wzdłuż jezioraka, co tam jeszcze, wzdłuż Iławki, no dużo, już nie pamiętam, co tam jeszcze mogło być. Czyli dostrzega pan jednak duże oczywiście, różnice, tak. Inwestycje, jakie podobają. Oczywiście, tak, bardzo duże. Dziękuję bardzo. Czy potrafi pani wskazać w naszym mieście inwestycje z funduszów Unii Europejskiej? No to mi przychodzi na myśl Lasek Iławski. Mhm. No, zmieniony i no, urządzony właśnie z funduszów iławskich. Poza tym nie wiem, ścieżki, takie ścieżki rowerowe. A na razie nie wiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Cześć Boże. Cześć Boże. Mam do pana jedno pytanie o Europę i o kraju. Czy potrafi ksiądz wskazać w naszym mieście inwestycje, które powstały dzięki funduszom europejskim? Tak, myślę, że taką inwestycją, która dla mnie osobiście jest ważna, to są ścieżki rowerowe, które powstały i które wciąż powstają, dlatego że moją pasją taką, można powiedzieć, poza godzinami spędzonymi w szkole i wiadomo, poza posługą, jest sport i jazda na rowerze, więc bardzo cenię te inwestycje, które powstają właśnie związane z tą infrastrukturą przeznaczoną dla rowerzystów.